Dobry wieczór Państwu. Witam po raz kolejny z pustego salonu na Kopernika 11. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie. Dzień dobry Pani. Witam Państwa serdecznie. Mamy jakiś taki dziwny w tej chwili czas. Nie wiem, jest pandemia, nie ma jej. Co zrobiliśmy z tym faktem? To pytanie sobie, myślę, zadajemy już od wielu miesięcy i bardzo wiele pada odpowiedzi, żadna na nieszczęście nie jest dla wszystkich, większości, nawet dla wielu zadowalająca. Jesteśmy oczywiście w tej sytuacji zupełnie po raz pierwszy w większości. Dotknęła nas zwłaszcza takie miejsca jak to, czyli Muzeum Przestrzeń Kultury, z całą bezwzględnością. Nie potrafimy konsekwentnie, w moim przekonaniu już od tego ogromnego czasu, pamiętam marzec 2020 roku, wybrać takich właśnie działań, które by były bezdyskusyjne. Myślę, że częściowo jest tak, że jedni akceptują, inni się buntują, jeszcze inni próbują tak zorganizować swoje życie, żeby ono trwało w dobrej jakości. Ale jedno muszę powiedzieć, zdumiało mnie w ciągu tych minionych miesięcy. Otóż zadziwiała mnie ta gotowość społeczeństw krajów cywilizowanych, mówię nie tylko oczywiście o Polsce, mówię o Francji, Niemczech, Wyspach Brytyjskich, o tych wszystkich krajach, które zazwyczaj sobie ze wszystkim starały radzić i najczęściej radziły. I zastanawiało mnie, dlaczego społeczności tych krajów tak nagle poddały się tym wszystkim rygorom, nieomalże bezdyskusyjnie, chcąc po prostu, by ich poprowadzono. Oczywiście tu i ówdzie pojawiają się bunty tam i gdzie indziej widzimy ludzi, którzy oczywiście nie chcą, ale tak generalnie jakoś przystaliśmy na to, ile się nam odbiera, czyli straszliwe ograniczenia wolności przełykamy łatwiej, niż byśmy dopuścili do siebie strach. Tak mi się wydaje. Bo ja powiem Pani, że jeżeli ubieram maski, to bardziej ze względu na to, że ktoś mógłby się wystraszyć, że ja go mogę zarazić, aniżeli z powodu mojego własnego lęku. Ja na przykład. Oczywiście każdy tą motywację ma najrozmaitszą. Natomiast ja oczywiście nie jestem specjalistą w tych kwestiach. Socjologowie i medycy na pewno wiedzą tu więcej. Ja natomiast jestem kimś, kto, tak jak Pani, jak nasze instytucje, które reprezentujemy, bardzo mocno ucierpiały, bo mogłoby się wydawać, i niektórzy już takie wnioski wyciągają, że właściwie tak tej kultury nie ma, taka jest skurczona, no i właściwie nic się nie dzieje. Armie pań, które i panów sprzedają w sklepach, dyskontach, jakoś nie zapadają na wiele chorób, ale wiemy, że są na pierwszej linii. Nikt im nie zamykał na dłuższy czas sklepu. No musimy po prostu do sklepu wchodzić. Ale muzea na przykład, uczelnie, właściwie to można zamknąć. No i tutaj rzeczywiście rozumiem ludzkie pytania, a czasami rozgoryczenie, bo to prawda, że są rzeczy bardzo potrzebne, ale też prawda jest, że są tak potrzebne rzeczy inne, których nie widzimy, że może się po pewnym czasie okazać, że ich brak rzeczywiście się spustoszenie niewiarygodne. Ja spotkałem się z takim memem, żartem, który dał mi do myślenia. No któryś z internautów, prawdopodobnie koronasceptyk lub ktoś, kto zadaje dużo pytań, mówi, że przypominamy kogoś, kto zamyka wszystkie okna i wszystkie drzwi w domu, bo mamy to taką, załóżmy, inwazję szczurów, tak? Taką, no niebywałą, nigdy takiej nie było, musimy wszystko dokładnie zamknąć, ale garaż przecież trzeba otworzyć, no bo musimy wyjechać samochodem. I trochę w tych naszych niekonsekwentnych działaniach tego widzę. Tak. A czy nie myśli Pan, że u podstaw tego leży strach? Taki dziwny strach, którego nigdy wcześniej nie doznaliśmy, bo nie było takiej sytuacji. A teraz przecież na początku siedzieliśmy zamknięci w domach i naprawdę mam wrażenie, że byliśmy sparaliżowani strachem. Tak, myślę, że był taki moment, że bardzo wiele osób odczuwało strach i myślę, że nadal tak jest. Ja powtarzam, nie jestem socjologiem, aczkolwiek rozmawiałem z ludźmi, którzy się tymi sprawami społecznymi zajmują, z ciekawości. I padały też takie odpowiedzi, że poza tym jest jeszcze ta chęć, by zdjąć z siebie odpowiedzialność za to, co mam robić w sytuacji, z którą sobie nie radzę. Mhm.
Znałem i takie odpowiedzi, że bardzo często my ludzie, kiedy nie umiemy sobie z czymś poradzić, wybieramy opcję, która wydaje nam się dogodna, bo nie bierzemy za nią odpowiedzialności, a nie jest tak, że nie robimy nic. Stąd to, o czym powiedziałem wcześniej, że zdumiewające było dla mnie to, z jaką łatwością te społeczeństwa pozwoliły na wymieranie swoich ulic, na zamykanie kawiarni. Oczywiście są, jak doskonale wiemy, tacy, którzy w tych warunkach spokojnie mogą pracować. Może nie łatwiej im, tak, ale mogą. A z drugiej strony są tacy, którzy w ogóle nie mogą pracować. Mój przyjaciel nie dokończył płyty, ponieważ jego perkusista, to był już etap nagrywania końcowy, miksowania muzyki, po prostu porzucił muzykę i zatrudnił się na tankowcu. Znam opowieść takiego wybitnego tenora, który teraz już chciał zebrać swoich kolegów do śpiewania na scenie, żeby było ich trzech. I kiedy do jednego zadzwonił, odpowiedział mu: wiesz, ja już jednak tą pasiekę, ona mi się rozrosła, ja już ją rozbudowałem. On po prostu sobie te pszczoły hobbystycznie hodował, ale był artystą. I teraz podejrzewam, że jest tak, jak on by teraz wrócił na scenę, to on nie ma pewności, czy we wrześniu znowu go z tej sceny nie zdejmą. A ta pasieka, jak on się nią dobrze zajmie, to ona będzie mu służyć i on będzie dla niej też mógł pracować. To jest oczywiście pojedynczy przypadek, jest ich na pewno tyle, ile nas jest. Dam jeszcze jeden. Jak już napisaliśmy z Andrzejem Matysikiem taką książkę, ona się nazywa Mój Blues, to jest moja rozmowa z Andrzejem Matysikiem, redaktorem naczelnym tego rewelacyjnego kwartalnika, to było dokładnie tuż przed ogłoszeniem pandemii. To się skończyło w lutym ubiegłego roku. Myśmy skończyli rozmowę i wysłaliśmy ją do wydawnictwa. I pani z wydawnictwa, jednego z krakowskich wydawnictw, powiedziała, że no, skoro mamy teraz pandemię i pracuję w domu, to chyba mi pójdzie lepiej, szybciej, proszę się nie martwić, ja teraz będę miała tą pracę cały czas pod ręką. Ale po kilku tygodniach zaczęła pisać maile z przeproszeniem, że się spóźnia. No bo się okazało, że owszem, ma tą pracę w domu, ale te dzieci też są w domu. Tak. I te lekcje są też w domu. Tak. I nagle się okazuje, że tej pracy jest zdecydowanie więcej, niż przypuszczała. No i takich przypadków moglibyśmy mnożyć. Dzisiaj z nadzieją oczywiście oczekujemy końca, ale wciąż jesteśmy informowani, żeby w tej nadziei za daleko się nie posuwać. Tak, no jakiś taki mam wrażenie, że taki przedziwny moment przejściowy się zrobił. Tak. I nie potrafię tego momentu zupełnie jakby zanalizować. Jakby wymyślić, co może być po, co nas potem czeka, jakie to będzie miało konsekwencje dla nas jako jednostek, no to też jest właśnie, dla artystów, dla ludzi tworzących sztukę. No to jest też właśnie ten problem, który ja zaliczam do jednego z najdramatyczniejszych skutków. Żyjemy w niepewności. Nie wiemy, czy wracać do pracy takiej, którą prowadziliśmy przed, czy nie, bo bardzo wielu ludzi tę pracę po prostu zmieniło. Nie wiemy, czy już organizować jakieś wielkie przedsięwzięcia. My teraz organizujemy bardzo dużą konferencję z okazji 50-lecia SBB w Chorzowie. Mamy cały program gości z całego kraju, ale przecież nie wiemy, czy to się nam uda, a jednak to robimy z nadzieją. I to jest rzeczywiście to zawieszenie, które powoduje ogromny niepokój, które nie pozwala planować na dłuższą metę, które każe wybierać takie rozwiązania, które będą bezpieczniejsze, ale to nie zawsze znaczy, że w dłuższym horyzoncie czasu lepsze dla nas wszystkich. Dezorganizuje nas to, bo straciliśmy ten wspólnotowy walor. Musieliśmy się wszyscy ukrywać, oddzielać. Każdy ma inne doświadczenie. Inne mają doświadczenie medycy, którzy tonęli w obowiązkach i tych okropnych kombinezonach. Inne doświadczenie mieli nauczyciele. Są tacy, którzy już by dawno chcieli z tym skończyć, ale są też tacy, dla których to jest w tej chwili lepsze rozwiązanie, bo się czują w większym komforcie. Ci, którzy nie mogli żyć bez teatru, nie mogli żyć bez koncertów, są w bardzo trudnym położeniu, ale ci, którzy nie korzystali z tych dóbr, bo po prostu woleli życie domownicze, mniej to odczuli. Widzę to po ludziach starszych, chociażby moim tacie, który oczywiście bardzo się dostosowuje, zaszczepił się, ale jego życie stosunkowo niewiele się zmieniło. Jest to już dojrzały człowiek, który głównie spędza czas w domu i w najbliższej okolicy, kiedy trzeba wyjść po sprawunki lub na cmentarz, prawda, do kościoła. Natomiast dla mnie to właściwie cały świat w pewnych fazach się zamknął.
zatrzymał. I to, co teraz się dzieje między nami, ta nasza rozmowa, którą Państwo mogą oglądać, rozmowy, które też i ja prowadzę z innymi gośćmi z kolei u mnie w Muzeum w Chorzowie, to jest zupełna nowość. Musieliśmy się tego uczyć. Być może wolelibyśmy mieć tutaj gości na takich rozmowach, konferencjach. Oczywiście, że wolelibyśmy, ale nie chcąc stracić kontaktu z naszymi odbiorcami, z naszymi gośćmi, na których te piękne pomieszczenia czekają i my też, decydujemy się na tą formę, wierząc, że ona ma też jeszcze inną dobrą cechę. Bo gdybyśmy zorganizowali takie spotkanie i przyszłoby tu ileś 30 osób, to drugie tyle, które by chciały przyjść, z różnych przyczyn by nie mogły. A to choroba, a to wyjazd, a to wakacje, a to jakieś inne obowiązki. Z kolei mając ten filmik, w wolnym czasie będą mogli choć tyle uczestniczyć w naszym spotkaniu. To też z kolei są takie jaśniejsze historie, że my się nie poddajemy jednak. Moja mama miała takie powiedzonko, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I zawsze, nawet w najtrudniejszej życiowej sytuacji, starała się znaleźć, co to może jej przynieść dobrego, bo co złego jej przyniosło, to już wiedziała. Może ta sytuacja jednak coś dobrego w nas pozostawi. Jest ja byłbym szansa dobrej jakaś? Myśli. Tak, ja byłbym dobrej myśli, bo oczywiście to, co pani przed chwilą powiedziała, kojarzy mi się z tym, co mówił taki uwielbiany, wieloletni pan stróżujący, będący osobą taką opiekującą się budynkiem w Miejskim Domu Kultury Batory. On był człowiekiem spokojnym i nieustannie tam był, zawsze. A kiedy się działo coś takiego, to mówił, no cóż, coś za coś. Tak, i to jest trochę tak jak z tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja się z tym zgadzam. Ta energia dobra, ona w moim przekonaniu nie znika. Ona się pewnie przeobraża w inną formę. I ja to wyczuwam, bo dałem przykład tego filmiku. Na pewno nie jest tym samym, czym spotkanie, ale jest. Jest pewnym dobrem. Utrwala nas rozmawiających nie po to, żebyśmy sobie po prostu porozmawiali, ale po to, żebyśmy rozmawiając nawiązali kontakt, nawet taki wydawałoby się odległy, z naszymi odbiorcami. Może po to, żebyśmy się też wzajemnie uspokoili, że przecież wszystkie zarazy mijają. Że chociaż nigdy nie pozostaniemy bez strat, to też są rzeczy, których by się nigdy nie udało. Ja pamiętam moje doświadczenie na przykład z miastami dolnośląskimi, najważniejszym chyba oczywiście to Wrocławiem, no, które doznało straszliwej klęski powodzi w 1997 roku. Niczym niewytłumaczalne zło, tragedia ludzi, umierały nawet zwierzęta w opolskim zoo. A jednak poprzez to, że to miasto zostało tak bardzo dogłębnie zniszczone, teraz mamy wiadomości z Niemiec i Belgii, ta też ogromne tragedie i absolutnie niewytłumaczalne w takim znaczeniu, co by z tego mogło dobrego, ale jest coś, co pochodzi dobrego. Ludzie odbudowują swoje domy i bardzo często odbudowują je z taką determinacją, i mówię o Wrocławiu, który jakże wypiękniał potem, ponieważ oczywiście przy okazji poszerzono, co było do poszerzenia, odnowiono, co było do odnowienia, zabezpieczono, co było do zabezpieczenia. I to odbudowywanie się, myślę, jest już bardzo ważnym dobrem. Może też ten respekt przed kruchością. To uświadomienie sobie, że właściwie nic nie możemy ze sobą zabrać, gdyby nam przyszło teraz odejść. Że dobrze jest się uczyć takiej postawy, w której wolność jest tego typu, że ja sobie zdaję sprawę, że po prostu wszystko, co mam, może mi zostać odebrane. Myślę sobie czasami z perspektywy moich ulubionych obrazów starca i wnuka Domenico Ghirlandaio i Andrea Mantegni, Matki Boskiej z dzieciątkiem, czy też kobiety z dzieckiem. Tam mamy do czynienia z sytuacją, w której starzec patrzy z niebywałą tęsknotą na swojego wnuka, wiedząc, że jego czas się kończy. Jest nawet taka anegdota, że Ghirlandaio otrzymał takie zlecenie, zresztą od bogatego człowieka, on jest pięknie ubrany. Proszę go namalować ze mną tak, żeby jak ja już odejdę, żeby on wiedział, jak ważny dla mnie był. Bo ja mu to teraz mogę powiedzieć, ale on jest za malutki. A jak będę mógł to mu powiedzieć, już może mnie nie być. I ta tęsknota w tych oczach, to jest tęsknota, którą ja doskonale rozumiem, ponieważ Ghirlandaio zrobił tam niesłychanie interesujący manewr. On nie upiększył ciała starca. On ma taki dość charakterystycznie zniszczony nos.
Tak ewidentnie wręcz. Wiadomo, że mógł sobie, jak każdy renesansowy malarz, pozwolić na wszystko. Na wygładzenie, wyszczuplenie i tak dalej. I kiedyś, proszę sobie wyobrazić, zapytałem o ten obraz dzieci, które były na takim spotkaniu z malarstwem, 6 do 12 lat. I zapytałem je, co to jest Photoshop. No to one mówią, że to jest taka umiejętność technicznego poprawiania tego, co do poprawienia. No i oczywiście wytłumaczyli mi, odmładza się, wyszczupla i tak dalej. No i potem mówię, to powiedzcie mi, skoro ten malarz, chociaż nie miał komputera, ale pędzle, mógł zrobić dokładnie to samo, dlaczego nie poprawił nosa tego pana? Ten chłopiec z panem tak na siebie patrzą w miłość. I proszę sobie wyobrazić, jedna z dziewczynek, która została przeze mnie poproszona do odpowiedzi, bo oczywiście las rąk, mówi, bo miłości nie trzeba poprawiać. To była bardzo wzruszająca odpowiedź. Bo miłości nie trzeba poprawiać. Tak, starzejemy się, chorujemy, cierpimy, bywamy zbyt zmęczeni, czasami przygnębieni, ale to wciąż my. To wciąż my. I myślę, że ta mobilizacja wobec zła, taką, którą też widziałem w gotowości do pomocy ludziom w potrzebie, to jest to dobro. To jest to dobro. To dobro, ilekroć widzimy, że w tym trudnym czasie, nawet jak się nie rozumiemy, jak mamy rozbieżne zdania na temat tego, co się wokół nas dzieje, to się nie opuszczamy. I ja tego dobra wypatruję i myślę, że gdyby nie to dobro, to na pewno, nawet jeżeli ono jest mniej hałaśliwe, ono w ogóle nie jest hałaśliwe, bo dobro nie jest hałaśliwe, ale zło jest. Nawet jeżeli ono nie jest tak widoczne, ono musi być, bo gdyby było inaczej, to nie byłoby nawet tej rozmowy, którą zresztą zdecydowaliśmy się przeprowadzić, ufając, że będzie to dobre w tej sytuacji. Uda nam się to dobro zachować? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Jestem historykiem i wiem, że nigdy nie było tak, by zło nie potrafiło triumfować. By nie było w jakichś epokach, momentach chaosu. By nie było ogromnych wojen, wielkich zniszczeń. A przede wszystkim nienawiści. Ale wiem jedno, że gdyby ona przeważyła w historii ludzkości, to my byśmy dziś tu nie rozmawiali, bo ten świat by już dawno zginął. Tak mnie się to wydaje. Po prostu gdyby przeważyło zło, no jakże by to mogło dobro się ochronić? Jak mogłoby ocaleć? Widać, musi istnieć jakaś równowaga, skoro niezależnie od tych monstrualnych wiadomości, jakie otrzymujemy o tym, co złe, uśmiechamy się, składamy sobie życzenia na święta czy urodziny, pragniemy się spotkać, pragniemy zobaczyć piękny obraz, film. Myślę, że tak to jest, tylko tego się po prostu nie nazywa na co dzień. Ja na przykład teraz, kiedy z panią rozmawiam, czuję się nadzwyczaj spokojny. W ogóle tak, jakby tej pandemii nie było. To nagle spotkaliśmy się, umówiliśmy się i rozmawiamy. W tym pięknym miejscu, które znam przecież od dawna i bywałem tu niejednokrotnie. A teraz było oczywiście zamknięte, dla wielu z nas jest zamknięte i wierzymy, że będzie otwarte. Cały czas ktoś tu wyciera kurze. Cały czas ktoś sprawdza, czy żarówki nie są przepalone. Cały czas ktoś dba o obiekty i o te wszystkie cuda, prawda? No dlaczego? Bo zakładamy, że zostały nam powierzone, więc jesteśmy za nie odpowiedzialni. I tu znowu wraca słowo odpowiedzialność. Nie chowamy się, to nie moja sprawa, ja będę pracował online, tutaj niech się dzieje co chce. A poza tym jeszcze do tego wszystkiego zaczęliśmy robić rzeczy, których nie robiliśmy, co do których nie byliśmy przekonani, że jesteśmy w tym dobrze. A ufamy, że ci, którzy będą chcieli z nami się spotkać, będą dla nas łaskawi. I może ktoś rzeczywiście z takiej rozmowy też wyniesie uśmiech. Gdyby to wszystko potrwało krócej, gdyby to trwało tydzień, dwa, trzy, to my byśmy wrócili po prostu bardzo łatwym sposobem na te same tory. Ale to już trwa jednak prawie półtora roku, więc to, co mi uświadomił poprzedni mój gość, że nie jesteśmy w stanie już wrócić do tego, co było przed. Absolutnie. Tak jak nie jesteśmy w stanie wrócić do czasu swojej młodości, prawda? Więc co? Musimy zbudować coś nowego? Co mamy zrobić? Tak, budujemy cały czas. To znaczy, budujemy cały czas? Tak, cały czas. Ja myślę, że tak. To znaczy my nawet jak nie wiemy, to budujemy. Aha. Ja to pani powiem na trzech przykładach. Jeden to jest pożar katedry w Notre Dame. Niby tylko jednego kościoła. I to w kraju, który specjalnie nie słynie z przesadnej religijności jego społeczeństwa. Ale ten pożar poruszył całą Francję i całą Europę, bo to jest znak. Tak. To nie jest tylko kościół, to jest symbol, to jest znak. I pierwszą rzeczą, którą zrobiono, to namysł nad odbudową, która trwa. Drugi przypadek, dramatyczniejszy, bo wiele osób zginęło, to są wieże World Trade Center.
Nigdy świat po tym, co się stało i sposobie, w jakim to zrobiono, nie wróci już do poprzednich czasów, ponieważ już nigdy na wszystkich ważnych lotniskach świata nie będą zmienione zasady, które zmieniono pod wpływem tego, co się wydarzyło. Proszę zwrócić uwagę, są oczywiście czasami uciążliwe. Ja troszeczkę też latałem po Stanach Zjednoczonych i no wiadomo, kolejki, pieski, nieustanne zdejmowanie zegarków, pasków, ale z drugiej strony to wydarzenie, oczywiście no inne też, ale to uświadomiły nam, że jeżeli my nawet jesteśmy otwarci, to nie znaczy, że ci, którzy do nas przychodzą, będą tacy sami. I trzecie, najpoważniejsze w moim przekonaniu, które rozważyłem zupełnie niedawno, właśnie rozmyślając nad tym, o czym my mówimy, o skutkach pandemii, o tym, jak się w niej poruszać, jak się odnieść do tych wszystkich spraw, które nam się nakazuje albo których nam się nie nakazuje. I przypomniałem sobie, że skoro historykiem jestem, to przecież też jest taka druga wojna światowa z Holokaustem, z potwornymi obozami koncentracyjnymi, z ludobójstwem na niewysłowioną wręcz skalę. Oczywiście znowu, po tej wojnie świat już nigdy nie będzie taki jak przed. Po pierwszej to samo. Cały czas mamy do czynienia z wydarzeniami, które nas zmieniają. Ja popatrzyłem na pandemię z większym dystansem, choć ona odebrała też ludzi z mojego otoczenia, bliskich, kiedy sobie uświadomiłem, że moje przebywanie w mieszkaniu uciążliwe nie odbiera mi możliwości pisania na przykład, albo czytania, co uwielbiałem zawsze. Ale gdybym teraz został w łapance zamknięty do samochodu, potem wagonu bydlęcego, a potem w obozie koncentracyjnym, aż trudno mi jest sobie to wyobrazić, a miliony ludzi tak żyło, umierało, wielu też przeżyło. I niektórzy z nich żyją do dziś, niektórzy, i takie mamy przypadki, po latach, nie radząc sobie z tym wszystkim, popełniali samobójstwo już jako 80-letni ludzie, mimo że byli młodzieńcami, gdy znajdowali się w obozie. I tak sobie pomyślałem, jak porównam teraz tą naszą pandemię, chociażby z tym, czego uczyła mnie historia II wojny światowej, to wciąż jestem szczęściarzem, ponieważ oczywiście mogę zachorować. Bez pandemii również mogę. Podobnie jak wpaść pod pociąg. Tak. To wszystko się zdarza niezależnie od tych sytuacji, które teraz przeżywamy. Ale jednak myślę sobie, że to cierpienie, oczywiście kto traci bliskich, sam cierpi, niewymowne. I tu nie ma w ogóle żadnych skal, które można byłoby odnieść. Ale to nasze społeczne życie przy tych wszystkich smutkach i dramatach toczy się. Toczy się. I jednak wychodząc na tą ulicę, czujemy się inaczej niż czuli się nasi przodkowie wychodząc na ulicę Warszawy w 1943 roku. Tak mam, tak myślę. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, bo każde cierpienie jest indywidualne i jak powtarzam, nie ma skali porównalnej, ale wiem, że tam gdzieś cierpieli i cierpią także. Czy bardziej, czy mnie, każdy sam odczuwa. My jesteśmy ze Śląska też naznaczonego cierpieniem, ale są takie krainy w Europie, które podobnie przeżywały setki lat. Ale wciąż żyjemy i wciąż jest dobrze wyjść po prostu. Tak jak tutaj dzisiaj szedłem w tą piękną pogodę, widziałem pełne ławki ludzi, dzieci bawiące się, zieleń bujną, no to pomyślałem sobie, a może właśnie o to chodzi, żeby zacząć to doceniać. Że ten dzień taki jest, bo jaki będzie jutrzejszy, w gruncie rzeczy nie wiem. Cały czas z tyłu głowy mam słowa francuskiego pisarza, który mówił, że to jest banalny wirus, który nie przyniesie odkupienia. To jest takie plugawe to cierpienie. W sensie to nie jest właśnie jakaś wojna, której trzeba się przeciwstawić. To jest takie trochę nie wiadomo co. Czy ja myślę, że cierpienie jest złem na pewno i to każde. Tym samym ma w sobie to pochodzące od zła plugastwo. Powtórzę może to, co powiedziałem wcześniej. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto cierpi bardziej i które czasy są bardziej na cierpienie narażone, ponieważ to nadzwyczajnie się zmienia wraz z historią. Myślę, że jeżeli mimo cierpienia i zła potrafimy robić dobro, jeżeli dobro może wyrosnąć z sytuacji, w której znaleźliśmy się w jakiejś przestrzeni zła, no chociażby dlatego, że zamiast uciekać kogoś ratujemy i uciekamy z nim, prawda? To zawsze jest
odkupiające w jakimś sensie. Ja wiem, bo znam ludzi, którzy pracowali na ochotnika w tym naszym katowickim covidowym szpitalu. Wiem, że po 40 minutach ich bielizna i ubranie pod tymi okropnymi kombinezonami były przemoczone. Wiem, że ci, którzy cierpieli, nawet nie mogli spojrzeć im w oczy, bo to są, bo jest kombinezon, to jest jeszcze tak, przyłbica. Wiem, że dotyk, który jest potężnie ważny, był ograniczony, bo nie można było dotknąć inaczej, jak tylko przez te materie. Powiedziano mi też, że nawet stolika nie było przy tych łóżkach, żeby sobie coś na nim postawić. Że ktoś był przywieziony bez jednego kubka, z którego nie mógł się nawet napić, a bardzo czuł pragnienie. Przypadek mężczyzny, który został przywieziony do nas, a jego żona dwa dni wcześniej do Suchej Beskidzkiej, z Cieszyna bodaj, czy z Bielska. I on mówi, że kiedy zabierano żonę, no to on jeszcze się dobrze czuł, ale teraz już nie było miejsca w Suchej, więc go nie przywieźli tu. Wielu z tych ludzi nie ma telefonów komórkowych. To są rzeczy niebywałe. I co się wtedy dzieje? I wtedy przychodzi człowiek, który mówi, to ja tu będę na przykład w sobotę, w niedzielę, to ja tu może będę, oczywiście przechodzi te wszystkie sprawdziany, czy jest, czy ma na przykład kwalifikację sanitariusza, opiekuna medycznego. Jest kapłanem, ja też takich znałem. I właśnie to dobro teraz ma takie cudowne pole do popisu. A to nie musi tak być. Ja nie muszę go tak heroicznie wykonywać. Wystarczy, że ten człowiek na ulicy, którego minam, no, nie będzie przeze mnie zakrzyczany na śmierć, ponieważ akurat nosa nie zakrył, prawda? Że nie zrobię, bo ja widziałem takie sceny na rynku katowickim, że dziewczyna rozmawiała przez telefon, pan, który był w dalszej odległości, no na pewno nie mniejszy niż 10 metrów, no straszliwie się wzburzył, jak pani może nas tu wszystkich zabijać tak na głos, prawda? No, jakby już gdyby, ale są też tacy, którzy zupełnie z tym sobie radzą, a nawet jeżeli sobie nie radzą, to przynajmniej próbują znaleźć racjonalną odpowiedź w nieracjonalnych czasach. I jeżeli nawet tej odpowiedzi nie znajdziemy prędko, to przecież każda chwila, którą mamy, może być chwilą spędzoną na takim właśnie, na myśle nad tym dobrem, które możemy ocalić. Ja dałem takie, wydawałoby się prozaiczne odpowiedzi, ale jedna dotyczyła pani. Pani jest opiekunem tego pięknego domu, tej pięknej kamienicy, tego pięknego miejsca. No oczywiście, że można byłoby teraz wszystko zarzucić, a jednak nie robimy tego. Nie robimy tego i to jest też konkretne dobro. Ja powiem pani, że to szukanie kontaktu z drugim człowiekiem dla mnie było największą nauką tych minionych miesięcy. Jak my z tego wyjdziemy i kiedy, nigdy nie wie. Wiemy, że może być tak, że ten świat będzie poukładany w taki sposób, że samo przyzwyczajanie się do tego świata to będzie kolejne wyzwanie. Na pewno jesteśmy zasmuceni. Ale na pewno nie odebrano nam radości życia, jeżeli tylko uda nam się po prostu je na nowo rozpalić.